Jedni powiedzą, że dla nich geniuszem jest Thomas Edison, inni Albert Einstein, a jeszcze inni Elon Musk. Za to moim nowym ulubionym geniuszem stał się Mateusz. Z konta na TikToku Mateusz51. Już tłumaczę. Zazwyczaj większość mojego czasu spędzanego na TikToku wygląda mniej więcej w ten sposób. No i od czasu do czasu przewijają mi się też tam również live streamy, czasem z drapania zdrapek, a czasem są tam rzeczy, które równie dobrze mogłyby być AI generated. It's time for the moment you've been waiting for. Za to tym razem chiński algorytm podrzucił mi bohatera dzisiejszego materiału, czyli Mateusza. Robię już... który? Trzeci dzień tych live'ów robię. Dziękuję za obserwację. Robię trzeci dzień i po prostu widzę, że to się dobrze sprzedaje, w sensie takim, że dużo ludzi jest. Ja lubię dużo ludzi na live'ie po prostu. Zawsze ktoś coś powie, nie ma nudy. Po dosłownie kilkunastu sekundach spędzonych na nim doszedłem do wniosku, że jest to jedna z najlepszych rzeczy, jakie widziałem na tej platformie. I teraz wiele osób może zadawać sobie pytanie, co genialnego lub specjalnego widzę w tym, że jakiś chłop odpalił sobie livestreama w swoim zwyczajnym dniu pracowniczym. Ano jeżeli którykolwiek z Was miał kiedykolwiek styczność z tego typu fizyczno-logistyczną pracą, którą można wykonywać czy to w Polsce, czy głównie znana jest z wyjazdów za granicę, to te osoby wiedzą, jak to dokładnie wygląda. Taka praca charakteryzuje się tym, że dosłownie po kilku dniach od rozpoczęcia jej, kilku dniach, może kilku tygodniach, wykonywanie jej staje się dosłownie mechaniczne. Wiecie, przychodzicie do roboty, odbijacie się i w momencie z założeniem gumowej rękawicy wyłączacie się na 8 godzin z rzeczywistości, odbijacie się z powrotem i tak wygląda Wasz dzień. Tak jak i to jest w przypadku na pewno Mateusza, ponieważ będąc kilka minut na streamie, no to ta czynność, którą on wykonuje, jest to wiązanie sznurków do papryki. No szybko robię, no. Trzeba coś robić, wiesz, sprawne paluszki mam, bo zobacz, tu paluszki obracasz i dwa paluszki wkładasz, obkręcasz i jedziesz z tematem. Tylko nie ma smarowania, nie? Na sucho czaję. No i tutaj czas przejść do tego, co aż tak mnie zauroczyło w pewnym sensie po tym, jak zobaczyłem ten stream. Ponieważ doszło do mnie to, jak dobrym pomysłem jest wykorzystywanie TikToka i możliwości robienia live streamów w ten właśnie sposób. Wykonując pracę, która jest w 100% już praktycznie muscle memory, czemu by nie wykorzystać tego czasu, tych x godzin, które spędzamy podczas dnia, żeby przy okazji może dodać tą kolejną warstwę pożyteczności, wypełnić swój dzień w jakiś sposób, zająć się czymś i przy okazji może lekko dorobić. Bo dla tych, którzy nie wiedzą, TikTok ma taką opcję, że podczas robienia livestreama ludzie mogą nam wysyłać donaty poprzez takie emoji, które kupują, później wysyłają Wam, no i te pieniążki wpadają wtedy na Wasze konto. Dziękuję za wsparcie finansowe, za rożyczki, za jakieś tam sztendelki. Czyli praktycznie można mieć dwie pieczenie na jednym ogniu, podwójną haslerkę. Pracujecie, a przy okazji zostajecie influencerem. Jest to czysta kapitalistyczna win-win sytuacja. Przy okazji live'a Mateusza można również zauważyć wiele innych benefitów, czyli na przykład w tym samym momencie, w którym on mówi, wykonuje tą rzecz, która jest dla niego już w 100% mechaniczna, no ale w jakiś sposób wygląda ona impressive, przez co zajmuje podwójnie uwagę swoich widzów, co można zauważyć tak często właśnie na wyświetlających się na TikToku filmikach, gdzie jakaś osoba wypowiada się na pewien temat, a do tego dodany jest jakiś gameplay z GTA albo jakiejkolwiek innej gry mobilnej, czy milion innych odwracaczy uwagi dodawanych dla przeciętnego widza TikToka, który nie potrafi się skupić 10 sekund, jeżeli nie puścimy mu przy okazji całego filmu Michaela Baya i nie puścimy 20 innych różnych rodzajów
dźwięku pierda. I tutaj możemy zauważyć kolejny geniusz tego typu live streamów. No i koniec końców można zauważyć, dlaczego właśnie Mateusz postanowił zacząć robić te live streamy przez wszystkie te rzeczy, które wymieniłem wcześniej. I o dziwo w końcu znalazłem coś w TikToku w 100% pozytywnego dla jego użytkownika. Jeżeli mamy korzystać z tej aplikacji, to czemu nie w sposób taki, żeby wyciągnąć z niej jak najwięcej pozytywu. I wiem, że Mateusz nie jest jedyną, a na pewno też nie jest pierwszą osobą, która robi tego typu live streamy, ponieważ nawet po tym, jak wyświetlił mi się jego i tam chwilę na nim zostałem, to później również miałem live stream na przykład z prowadzenia ciężarówki czy pracy w sklepie spożywczym. Ale to jego persona właśnie została mi pokazana jako pierwsza i w jakiś tam sposób przedstawił mi ten fenomen, o którym no wcześniej niezbyt wiele wiedziałem. Jeżeli któryś z Was ma swojego ulubionego pracowniczego TikTokera, no to czemu nie podrzucić by go w komentarzach, a ja może go sprawdzę. To by było na tyle Oldiniego poznającego internet. Mi nie pozostało nic innego, jak życzyć Wam dobrego dnia i nocy i widzimy się tutaj w kolejnym materiale. Peace!